Cześć, witam Was w kolejnej części naszego wideoporadnika. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się deskami okapowymi, kontrłatami i łatami, wiatrownicami. A generalnie postaramy się jeszcze naszą więźbę troszkę ulepszyć. Więc od czego zaczniemy? Od naszej deski okapowej, czyli to będzie nic innego jak deska, która w tych miejscach powinna znaleźć swoje miejsce. Jak ją teraz wstawimy? No, zacznijmy od tego, że przejdziemy na nasz poziom pierwszy. Wybierzemy narzędzie belka, skrót z klawiatury przypominam BM. Wybiorę belkę drewnianą, edytuj typ, powiel. Będzie to deska okapowa. Pierwszy wymiar to jest jej grubość, czyli 2,5 cm. 2,5 na 25 cm. Czyli grubość i wysokość. W związku z czym mamy 2,5 cm, 25. Narysujmy fragment takiej deski. Zwrócimy uwagę, że on jest teraz rysowany w poziomie pierwszym. Narysujmy sobie ją gdzieś, niech będzie oddalona. I teraz specjalnie widzimy, że nie do końca taki był plan, tak? Czyli narysowaliśmy sobie złą stronę. Edytuj typ. Zmienimy sobie to teraz na szybko, więc widzimy, że za każdym razem mamy kontrolę. Nic tutaj nam nie ucieknie. Teraz jest już wszystko ok. Przejdźmy do naszego przekroju, w którym widać naszą deskę. Teraz jak zauważycie, spróbuję ją przesunąć. Nie działa żadne przesunięcie, mogę jeździć ją tylko w tej płaszczyźnie. No to spróbujmy jeszcze raz. Odznaczę ogranicz. Dalej ta sama sytuacja. Nie mogę jej przesunąć w górę. Muszę pamiętać, że muszę taką belkę wyrwać z płaszczyzny, więc ja wyrwę ją poprzez, że tak powiem, odsunięcie o 20 cm do góry. No i teraz już spokojnie, przesuwając, mogę taką beleczkę dopasować do mojej belki okapowej. Ona jest specjalnie wyższa, bo tutaj przecież jeszcze dojdą nam kontrłaty. Okej. Okay. Kolejna rzecz to musimy tą naszą beleczkę, deseczkę przyciąć, wyrównać względem skrajnych wiązarów. Wybrałem narzędzie przytnij wydłuż. Jedna deska gotowa. Nie pozostaje nam nic innego jak przejść do przekroju, wybrać kopiuj z rysowaniem osi, że tak powiem narzędziem lustro, skrót z klawiatury DM. Wybieramy i możemy powiedzieć, że deska okapowa gotowa. Ok, a więc kolejnym krokiem będzie wstawienie kontrłat do naszej więźby. Przejdźmy na nasz przekrój. Wybierzmy z klawiatury skrót BM, czyli przejdziemy znowu do tworzenia belek. Edytuj typ, powiel, kontrłata i jej wymiary to będzie 2,5 na 5 cm. OK, więc teraz wiemy, że zostawmy sobie ten wymiar 1,2,5, spróbujmy teraz tutaj 5, dajemy OK i narysujmy ją w przekroju. Zobaczmy, jaki jest jej wymiar, 5 cm, a my chcielibyśmy mieć, żeby ona była wysoka tylko na 2,5, a szeroka na 5, więc znowu się niczym nie przejmujemy, edytuj typ, 5, 2,5. Zastosuj, OK, zmieniliśmy wymiar. No dobrze, kolejną rzeczą będzie wyrównanie względem krokwi. Zrobione. Kolejna rzecz to postarajmy się stworzyć dwie linie pomocnicze, względem których dotkniemy sobie naszą kontrłatę. Pierwsza z nich niech będzie w tym miejscu, druga oczywiście w szczycie. I teraz narzędziem przytnij wydłuż. Najpierw do pierwszej linii pomocniczej, później do drugiej. Możemy już nasze linie pomocnicze w tym momencie usunąć. Przejdźmy do widoku 3D z powrotem. Namierzmy naszą kontrłatę. Popatrzmy na nią od przodu. I proponuję ustawić ją osiowo. W związku z czym najpierw dosuniemy do jednej krawędzi, później przesuniemy o 2,5 cm. Nasza kontrłata jest już osiowo na krokwi.
Kolejnym krokiem będzie przejście do przekroju i skopiowanie tej naszej kontrłaty poprzez lustro, rysuj oś i zobaczcie, połączenie jest, że tak powiem, jak najbardziej ok. Tutaj zostawiamy sobie to miejsce. Mamy już na jednym wiązarze stworzone nasze kontrłaty. Przejdźmy do widoku 3D. Przejdźmy na naszej kostce góra. Zaznaczmy kontrłaty. Wybierzmy narzędzie kopiuj lub skrót z klawiatury CO względem tego punktu i rozkopiujmy na pozostałe wiązary. W momencie, kiedy wstawimy nasze kontrłaty, będziemy mogli przejść do tworzenia kolejnego elementu, jakim będą wiatrownice. Pamiętajmy, że wiatrownice powinniśmy robić z jakimś zakładem przynajmniej jednej sekcji, tak żeby one miały, spełniały swoją funkcję. W związku z czym mamy zakończone wstawianie kontrłat. Ten odcinek, dlaczego zostawiłem, o tym będziemy sobie mówić, ale generalnie chodzi o to, żeby wstawić tutaj takie delikatne wypłaszczenie, to pod dachówkę, więc to będziemy dopiero robić w kolejnym odcinku. W tym skupmy się na tym, co dalej, a więc te nasze wiatrownice. A więc dobrze, aby wstawić wiatrownicę, przejdźmy do naszego przekroju. Wybierzmy z klawiatury RP, czyli będziemy tworzyć płaszczyznę roboczą. I narysujmy ją wzdłuż naszej dolnej krawędzi krokwi. Nazwijmy ją do wiatrownicy. Delikatnie. Następnie zaznaczmy wszystko, aby ją wybrać. Możemy posłużyć się narzędziem filtr. Odznacz wszystko, płaszczyznę odniesienia. Zastosuj. OK. I możemy ją sobie delikatnie oczywiście w tym momencie wydłużyć. Super, więc mamy stworzoną naszą płaszczyznę roboczą, na której będziemy opierać nasze deski. Jak to zrobimy? Przejdziemy do widoku 3D. Wybierzemy z zakładki architektura. Ustaw. Płaszczyzna robocza, do wiatrownicy, OK. Jeszcze ją podświetlimy sobie na chwilę, żeby zobaczyć, aha, czyli jesteśmy na tym, że tak powiem, połaci. W związku z czym będziemy tutaj wstawiać nasze wiatrownice. Zakładki, kosteczki, ustawiamy widok góra, wybieramy narzędzie Belka, BM, edytuj typ, powiel, wiatrownica. Ona będzie miała grubości 2 cm na 14 cm. Załóżmy 2, 14 i zobaczmy, jak nasza beleczka będzie wyglądać. Ja ją narysuję tak na razie, o, bez większej uwagi, gdzie ona się znalazła i w którym miejscu, i zobaczmy. Więc widzimy, że po raz kolejny nie mamy z tym problemu, aby zamienić wymiary. 14, 2, cały czas to przypominam, bo niektórzy z Was zapominają, gdzie to jest, więc będę cały czas robił na odwrót, żeby móc później to zmienić. Więc mamy taką wiatrownicę, która, jak widzicie, jest ustawiona względem tej płaszczyzny. Jej odsunięcie, wyrównanie Z to góra. OK, no to teraz moglibyśmy z poziomu tego widoku 3D troszkę tą naszą wiatrownicę jakoś okiełznać. A co mam na myśli? Możemy w takim razie ją gdzieś tutaj przesunąć. Po pierwsze, żeby się łapała w ten sposób, może wydłużmy. Nie za pomocą tych strzałek, tylko musimy złapać naszą wiatrownicę. Załóżmy, że pojedziemy nią przez te elementy. Skopiujemy. Przesuniemy do góry. Zobaczmy, jak to wygląda w widoku 3D. Jak widzicie, pomimo że skopiowałem w tym poziomie, to nasza wiatrownica została skopiowana zgodnie z ustawieniem płaszczyzny. Jak widzimy, troszkę jeszcze muszę do góry wysunąć i powinno być w miarę w porządku. Oczywiście jeszcze zmienię jej położenie. Czyli nasza wiatrownica
Przesuniemy ją sobie jeszcze. Niech będzie, że w to miejsce. Pamiętamy, że tak robiąc to nie jest do końca poprawne, ponieważ zmieniamy sobie długość cięcia, a nie długość belki. W związku z czym ja cofnę. I staramy się zawsze złapać za tą naszą niebieską kuleczkę. Ok. Ja ją jeszcze przesunę o ten sposób. Tu jeszcze ją delikatnie dosuniemy. Zobaczmy widok od 3D. Jest w miarę w porządku. I jeszcze raz widok z góry. Skopiujemy. Tym razem przeniesiemy się na dolną część. Możemy również strzałkami się poruszać. I ja skopiuję nasze trzy wiatrownice. Oczywiście z poziomu przekroju, rysując oś. Zobaczmy, jak to wygląda w 3D. I zwracam uwagę, że płaszczyzną odniesienia tutaj jest ustawiona, natomiast przy kopiowaniu z lustrem ta płaszczyzna jest gubiona, tak? Płaszczyzna robocza niezwiązana. Uważajmy na to i stosujmy to narzędzie świadomie. Ok, mamy nasze wiatrownice. Dobrze, więc przejdźmy teraz do tworzenia ład. Zacznijmy od przekroju i stworzenia kolejnej płaszczyzny roboczej, która pomoże nam w tworzeniu kolejnych belek. Tym razem nazwijmy tą płaszczyznę. Oczywiście zaznaczmy znowu, aby móc ją wybrać. Filtr, odznacz wszystko. Płaszczyzny, zastosuj OK. Zmieńmy jej nazwę jaką do ład. Przejdźmy na widok 3D. Zakładki architektura, ustawię płaszczyznę roboczą. Do ład. OK. Po raz kolejny, wybierając narzędzie belka, skrót klawiatury BM, edytuj typ, powiel, łata i ona będzie miała wymiary 5×4 cm, czyli będzie, że tak powiem, szeroka na 4, wysoka, gruba na 5. 5, 4. Wstawmy jakąś pierwszą, lepszą. Na razie taką wielką. I zobaczmy, jak to wygląda w naszym przekroju. Po pierwsze, widzimy, że nasza łata stawiła się nam w drugą stronę, niż byśmy chcieli, ale tak naprawdę jest to poprawne, ponieważ w naszym ustawieniu mamy wyrównanie Z jako góra. Zmieńmy na dół. Zastosuj. Jest OK. Problem teraz polega na tym, że nasza płaszczyzna, którą ustawiliśmy sobie u góry krokwi, powinna być tak naprawdę na górze kontrłaty. Nic, że tak powiem, się nie martwimy. Zaznaczamy sobie filtrem. Odznaczamy wszystko. Płaszczyzny roboczy. Zastosuj OK. Ja ją jeszcze tutaj wyciągnę też dodatkowo. I teraz zobaczmy. Ja zmieniając położenie tej płaszczyzny, przesunę ją w to miejsce. Przesuwam od razu swoją łatę. Więc widzimy, że przesunięcie płaszczyzny roboczej też ma wpływ na wszystkie elementy, które są do niej dołączone. No dobrze, więc mamy naszą pierwszą łatę. Przesuńmy ją. Przesuwamy po naszej płaszczyźnie roboczej w okolice kalenicy. I w tym momencie skopiujmy w rozstawie co 28 cm. Ja sobie pozwolę przesunąć na dół. Moglibyśmy to zrobić również narzędziem szyk, ale poklikamy trochę. I będziemy mieli już nasze łaty. Tak naprawdę powinienem to zrobić troszkę w inny sposób.
Pokażę wam dlaczego. Zobaczcie, teraz w widoku 3D mam serię łat, które są, wystają mi poza moją więźbę. Posłużę się narzędziem zmień. Przytnij, wydłuż wiele elementów. Zaznaczę płaszczyznę. Zaznaczę element. Tak? Czyli w ten sposób mogę ewentualnie też szybko to naprawić, a już kopiować dalej poprawne elementy. Wracam na mój przekrój. Kopiuj. I 128 cm. To jest na razie wstępne założenie. Zobaczymy, jaką przyjmiemy później dachówkę, jakie będziemy mieli okna. Będziemy musieli przecież to uwzględnić wszystko. Na razie dojedźmy do tego momentu, bo tutaj będziemy tworzyć sobie w kolejnym odcinku to wyrównanie. A tymczasem zaznaczmy, wybierz wszystkie wystąpienia elementów w całym projekcie, no bo to są tylko te nasze łaty. Znowu skopiujemy lustrem względem osi i zobaczmy na widok 3D. Nasza więźba na chwilę obecną prezentuje się w ten sposób. Oczywiście będziemy musieli tutaj dokonać pewnych korekt, przewidzieć rozsunięcia pod okna dachowe, ale to już będziemy tworzyć w kolejnym odcinku, więc jeśli wam się podobało, to prosimy was o łapkę w górę i zostawcie ze sobą ewentualnie jakiś komentarz, jeśli macie jakieś pytania, i zasubskrybujcie nasz kanał. Cześć!